Rodzice preferują kazirodztwo ponad moje szczęście. Przez ostatnie półtora roku byłem w zaskakująco udanym związku. Wszystko zaczęło się, gdy postanowiłem przeprowadzić się do Europy, żeby zacząć studia. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że nasz związek wytrzyma tak długo. Ale hej, ta dziewczyna naprawdę mnie lubi. Coś niemożliwego. Dla mnie to po prostu ideał kobiety. Duchowo totalny z niej nerd, ale przez to kocham ją jeszcze bardziej. W przeciwieństwie do moich rodziców. Nie ma to jednak nic wspólnego z jej osobowością. Dla nich takie głupoty są nieistotne. Problemem jest jej europejskie pochodzenie. Moi rodzice należą do mniejszości etnicznej na Bliskim Wschodzie. Nasza wiara jest dość skomplikowana, ale najważniejszą zasadą jest to, że jeśli poślubisz kogoś innego wyznania, zostaniesz ekskomunikowany. Wiecie, co mam na myśli. Wyrzeknięcie się dziecka, wygnanie z wioski i inne takie bzdety. A ponieważ jest nas naprawdę niewielu, to w naszej społeczności panuje zasada powszechnego rozgrzeszenia. Dzięki temu znalezienie miłości swojego życia ma być wciąż możliwe. Sąsiad z tej samej ulicy zgwałcił dziecko? W porządku, przedstawimy mu naszą córkę. Na pewno jest dobrym człowiekiem. Twój syn zakochał się w siostrzenicy? Nie szkodzi. Sprawy sercowe bywają skomplikowane. Twoja córka zakochała się w Angliku po 8 latach mieszkania w Anglii? Spalmy ją na stosie. Moja mama chyba naprawdę myślała, że wrócę do domu na wieś i tam kogoś poznam. Tak samo jak ona i jej rodzeństwo. No cóż, niespodzianka. Wcale nie zamierzałem tego robić. Tym bardziej, że podejście jej rodzeństwa przekracza granice dobrego smaku. Jej siostra wyszła za mężczyznę o 20 lat młodszego od niej. Brat ożenił się z własną kuzynką, a drugi brat, będący w trzecim małżeństwie, wyszedł za kobietę, którą najłatwiej określić jedynie jako zwykłą białaskę. Odkąd jestem w związku, moi rodzice mnie wspierają. A przynajmniej można tak powiedzieć. Wydaje mi się, że mama po prostu cieszy się, że nie jestem gejem. W szkole średniej nie byłem taki jak inni chłopcy i najwidoczniej wzbudziło to w niej jakieś podejrzenia. Tata natomiast w prawdziwie ojcowskim stylu jest szczęśliwy, że zamoczyłem. Ich bezinteresowna miłość trwała niebagatela półtora roku. Później zaczęli okazywać zatroskanie. Ojciec regularnie zaprasza mnie na rozmowę o naszym dziedzictwie, a mama żartuje o szukaniu mi przyszłej narzeczonej. Ilekroć poruszę jakiś poważniejszy temat związany z moją dziewczyną, rodzice wyraźnie się denerwują. Zostałem postawiony w sytuacji, w której mam się przeprowadzić. Problem w tym, że nie chcę tego robić. Fakt, iż nie jestem zbyt pozytywnie nastawiony do zostawienia mojej dziewczyny i porzucenia wszystkiego, co razem zbudowaliśmy, doprowadził do napięcia między nami. Nagle moje słabe wyniki w nauce nie były spowodowane moimi wieloma problemami psychicznymi, COVID-em lub po prostu moim brakiem zainteresowania. Wszystko było winą tej przeklętej czarownicy. Rodzice nie potrafili przyjąć do wiadomości, że ich idealny synek wcale nie jest taki idealny i potrafi podejmować złe decyzje. Woleli tłumaczyć sobie, że to ta wiedźma mnie uwiodła i sprowadziła na manowce. Teraz utknęliśmy w punkcie, w którym rodzice starają się z całych sił zmusić mnie do przeprowadzki z dala od mojej dziewczyny. Kłócimy się o to podczas każdej rozmowy telefonicznej, a niedługo zaczną na mnie wywierać presję finansową. Brzmi świetnie, prawda? Mam tylko nadzieję, że szybko się uspokoją. Jeśli nie dla mnie, to dla dobra mojego rodzeństwa. Jestem najstarszy, więc to na mnie spada ciężar sporów pokoleniowych. Mimo to mam nadzieję, że moje rodzeństwo będzie miało lepiej, gdy dorośnie. Odklejona matka wymienia zamki w drzwiach, a potem zaprasza mnie na mój własny ślub. W zeszły piątek postanowiłam wyjść na parę godzin z przyjaciółmi. Przez COVID nie widzieliśmy się kupę czasu, dlatego umówiliśmy się na jakieś zakupy i nadrobienie zaległości. Za kilka tygodni wyjeżdżam z kraju, więc skorzystaliśmy z okazji i zorganizowaliśmy mi imprezkę pożegnalną. Nie było mnie od późnego południa do około 21. Kiedy wróciłam do domu i próbowałam otworzyć bramę, okazało się, że klucz nie pasuje. Próbowałam obrócić go parę razy, tak jak z kablem USB, myśląc, że być może to zadziała, ale niestety nie pomogło. Zadzwoniłam do matki, ale ta nie odbierała. Postanowiłam więc skontaktować się z babcią, która z nami mieszkała. Ale również była poza domem i nie planowała wracać w najbliższym czasie. Byłam wściekła i zdezorientowana.
Złość potęgował fakt, że dzień wcześniej matka spaliła kilka moich roboczych spodni, bo odmówiłam założenia sukienki do pracy. Mój zawód wymaga ode mnie dużo ruchu, dlatego sukienka albo spódnica biurowa nie wydawały się odpowiednie. Potrząsnęłam parę razy bramą, ale nikogo nie było w domu. Nie miałam wyboru i musiałam się włamać. Metalową bramę udało mi się otworzyć już po kilku próbach, a drewniane drzwi za nią na szczęście nie były zamknięte. Niestety sąsiedzi widzieli całe zajście i postanowili wezwać policję. Musiałam udowodnić im, że faktycznie tu mieszkam i że to mój adres. Gdy już byłam w środku, wzięłam kilka niezbędnych rzeczy i poszłam na noc do przyjaciółki. Nie mogłam zamknąć drzwi na klucz, ani czułam się bezpiecznie w domu bez zamka. Następnego dnia moja babcia i ja zostałyśmy zaproszone na przyjęcie przedślubne. Było to coś w rodzaju spotkania ze starszyzną, połączonego z przyjęciem zaręczynowym w kawiarni. Mama wysłała mi tylko adres i godzinę, o której mamy się stawić. W naszej rodzinie było zupełnie normalne, że babcia była zapraszana na wszystkie imprezy przez moją matkę. Kobieta nie do końca umie używać telefonu. Wie tylko, jak korzystać z paru podstawowych funkcji, takich jak dzwonienie. Kiedy zjawiłyśmy się w kawiarni, zostałyśmy natychmiast zaprowadzone do stolika w rogu lokalu. Na miejscu zastałyśmy kobietę po 40 i jakiegoś faceta. Założyłam, że jest ona matką, a mężczyzna to jej syn. Gdy tylko usiadłyśmy, kobieta wyjęła kalendarz oraz notesy wypełnione listą kompozycji kwiatowych, kolorystyką, menu, sukienkami, fryzurami i tym podobne. Następnie przedstawiła mi swojego 28-letniego syna i opowiedziała mi, w jaki sposób chłopak zarabia na życie, co studiuje i gdzie. Swój wywód zakończyła słowami podziękowania za to, że zgodziłam się go poślubić. Popatrzyłam zszokowana na nią, jej syna i wszystkie notesy leżące na stoliku. A potem zrozumiałam, że od początku chodziło o mój ślub. Babcia była, krótko mówiąc, wkurzona. Natychmiast przeprosiłam kobietę i powiedziałam, że musiało zajść między nami jakieś nieporozumienie. Przyszłam tam uczestniczyć w czyimś przyjęciu zaręczynowym, a nie planować własne. Poza tym dopiero co skończyłam 20 lat. Moja babcia wtrąciła się i z irytacją zapytała, dlaczego kobieta pomyślała, że poślubię jej syna. Dowiedziałyśmy się dzięki temu, że moja własna matka się z nią skontaktowała i powiedziała, że szukam kandydata na męża, żeby się ustatkować i wyprowadzić. Babci udało się uspokoić i odpowiedziała kobiecie, że ta została okłamana, a ja nie zamierzam wychodzić za mąż w najbliższym czasie. Na koniec dodała, że jej syn wydaje się naprawdę miłym facetem i ma nadzieję, że w przyszłości znajdzie odpowiednią kobietę. Nie będę to jednak ja. Po tych słowach wstałyśmy i wyszłyśmy. Kiedy wróciłyśmy do domu, zastałyśmy moje rzeczy upchnięte w plastikowe worki i zostawione na podjeździe. Babcia otworzyła mi drzwi i powiedziała, żebym wniosła wszystko do środka. Gdy tylko przekroczyłam próg, matka zaczęła wrzeszczeć na mnie, że włożyła dużo wysiłku, żeby znaleźć dla mnie odpowiedniego faceta. Zaznaczyła, że powinnam być jej wdzięczna, że nie wydała mnie za kogoś starszego, bo przecież nikt normalny mnie nie zechce. Powiedziała mi, że ją upokorzyłam, ponieważ matka mężczyzny niedawno zadzwoniła do niej z zażaleniem. Kobieta zarzuciła jej, że to co zrobiła było nie w porządku, tym bardziej nie pytając mnie o zgodę. Cała sytuacja zaowocowała kłótnią. Babcia zaczęła krzyczeć na moją matkę po kantońsku, co trwało prawie 30 minut. W rezultacie moja rodzicielka została wyrzucona z domu. Przed wyjściem oczywiście jęczała i płakała, ale babcia nie zamierzała zmieniać zdania. Rozwydrzona mamuśka domaga się, żebym zapłaciła jej dzieciom za odśnieżenie mojego podjazdu. Jestem jedną z wielu osób mieszkających na środkowym zachodzie, dotkniętych przez śniegokalipsę. Tu, gdzie mieszkam, śnieg sięga prawie 40 cm. Przy okazji warto wspomnieć, że nie przepadam za dziećmi. Nie nienawidzę ich, ale po prostu nie mam żadnego doświadczenia w tej dziedzinie. Nigdy nie czułam potrzeby produkowania własnych. Na co dzień pracuję zdalnie i akurat dziś ktoś zapukał do moich drzwi. Była to grupa złożona z 4 chłopców, którzy mieli około 12 lat każdy. Okazało się, że odśnieżyli mój podjazd i domagali się za to zapłaty po 15 dolców na głowę. Byłam zdziwiona, ponieważ nie zostałam wcześniej zapytana, czy w ogóle mogą to zrobić. Po prostu podjęli się tego bez pytania i oczekiwali, że im zapłacę. Zbita z tropu powiedziałam, że nie mam przy sobie żadnej gotówki. Wtedy jeden z nich wyciągnął smartfon, mówiąc, że ma dostęp do konta Venmo swojej mamy. Nadal skołowana odrzekłam, iż nigdy nie zgodziłam się im za nic zapłacić. Zamierzałam odśnieżyć swój podjazd w porze lunchu. Nie potrzebowałam do tego niczyjej pomocy.
Gdyby zapytali, na pewno bym się nie zgodziła. Dzieciaki się oburzyły i powiedziały coś w stylu: czyli nie zapłacisz nam za naszą pracę? A następnie zaczęły na mnie krzyczeć. Przypomnę tylko, że do niczego się nie zobowiązywałam. Dlatego zamknęłam im drzwi przed nosem. Parę godzin później znów otrzymałam niespodziewaną wizytę, tym razem od ich matki. Gdy tylko otworzyłam drzwi, kobieta zaczęła na mnie wrzeszczeć, twierdząc, że to tylko $60 i przecież od razu nie zbankrutuje. Zapracowali sobie na te pieniądze, dlatego powinny nam zapłacić. Jej chłopcy wyświadczyli mi przysługę. Była dumna ze swoich dzieci, które poświęciły wolny czas, żeby pomóc innym ludziom. Byłam okrutnie niewdzięczna i przeze mnie jej dzieci sięgną po narkotyki następnym razem. Powoli zaczynałam mieć tego dość. Powtórzyłam, że wcale nie prosiłam ich o pomoc. Miło z ich strony, że to zrobili, ale nigdy nie zgodziłam się im zapłacić i naprawdę powinni byli najpierw zapytać. Kobieta nie dawała za wygraną i nalegała, żebym teraz im zapłaciła, a następnym razem na pewno zapytają. Nie zamierzałam jednak nikogo nagradzać za złe zachowanie. W przeciwieństwie do tego, co mówią inni, bycie dzieckiem nie zwalnia ich z odpowiedzialności. Nie zamierzam dawać złego przykładu i rozpowszechniać takiego podejścia. Nie można tak po prostu manipulować ludźmi, żeby płacili ci za coś, o co nigdy nie prosili. Ech, już sama nie wiem. Odmówiłam zapłaty i jestem teraz uznawana za bezdusznego potwora, który wykorzystał grupkę dzieci.